Słuchajcie, jeszcze mam jedną historię, bo gadamy cały czas o tych strachach, które nas straszą. I ja chciałabym powiedzieć, że kiedyś wykonałam takiego kopa, że powinnam zostać futbolistką, rugbystką i ogólnie sportowcem, cyrkowcem, wywrotowcem. Bo mój syn miał takiego misia. I ten misio gadał tam do niego różne rzeczy, no Niko się cieszył, ten misiek się ruszał, prawda, super, nie? No i ja wtedy chodziłam bardzo późno spać, gdzieś trzecia w nocy, oczywiście zajebista godzina, żeby się przemieszczać po domu. I ja coś tam, poszłam się napić wody czy coś, nie? Gaszę światło w salonie i słyszę takie: pobawisz się ze mną? Myślę, nie, no kurwa, coś mnie straszy, nie? Za chwilę, kocham cię! Wiecie, ja jestem z domu, w którym się szanuje rzeczy, które się posiada, prawda? Ale takiego kopa, jak zakurwiłam w tego miśka. Przysięgam, że gdyby to było w jakimś filmie o sportowcu, że wiecie, drużyna przegrywa, są ostatnie sekundy, to jakby ten sportowiec zakurwił takiego kopa, jak ja zakurwiłam tego miśka, to oni by wtedy na 100% wygrali.